Jeżeli chodzi o ustawianie lusterek w naszym samochodzie, to ja za moment powiem Wam oczywiście, jak to zrobić. Natomiast tutaj jeszcze jedna ważna uwaga na początek. Mianowicie część instruktorów, nie wszyscy, ale część z nich będzie używała, ja to nazywam, magicznych punktów. Czyli na przykład każe Wam ustawić lusterkę tak, żeby w ich rogu widzieć, powiedzmy, przednią klamkę samochodu albo tylnią klamkę samochodu. A tak naprawdę ja Wam powiem, że dla mnie to jest troszkę o dupę rozbić ustawienie, dlatego że ono owszem, sprawdzi się w samochodzie, w którym jeździcie na kursie i na egzaminie. Natomiast czy ono się sprawdzi później w praktyce, to już można polemizować. Dlatego że każdy samochód ma troszkę inną budowę lusterka. Więc ja naprawdę polecam Wam wywalić punkty, tylko zwyczajnie patrzeć to i obserwować to, co w tym lusterku widzicie. To nie jest wielka filozofia, żeby nie używać punktów, tylko żeby po prostu patrzeć i oceniać, czy to lusterko mamy ustawione dobrze, czy źle. Więc teraz, jak ja to polecam zrobić? Więc pierwsza rzecz, to pamiętajcie, że żeby móc operować lusterkami, jeżeli macie elektroniczne ustawianie lusterek w samochodzie, to trzeba włączyć prąd w samochodzie, czyli ja polecam przekręcić kluczyk na zapłon. I teraz jeżeli odpaliliście prąd, no to sterowanie lusterkami znajdziecie gdzieś po lewej stronie kierowcy. No i tak jak widzicie, mam taki dzyndzel, tak, lewo, prawo, przełączam sobie ten dzyndzel na lewe lusterko. No i zobaczcie, co ja w tym lusterku w tym momencie widzę. Widzę faktycznie kawałek mojego samochodu i przede wszystkim widzę to, co dzieje się obok na pasie. I tak samo w prawym lusterku mam dokładnie podobnie. Czy one są ustawione tak samo? Nie. Ale generalnie to nie jest apteka. Pamiętajcie, ważne, żebyście widzieli bok samochodu i to, co się dzieje obok na pasie. I ważne, żebyście nie przesadzali, czyli żebyście nie widzieli zbyt dużo asfaltu, ani żebyście nie widzieli na przykład nieba, albo żebyście nie widzieli zbyt dużo waszego samochodu, albo żebyście w ogóle tego samochodu nie widzieli. Więc ważne, żebyście nie przesadzali. Więc pamiętajcie, nie jest to apteka, macie widzieć kawałek swojego samochodu, bo to pomaga przy cofaniu oraz to, co dzieje się obok na pasie. No i mam jeszcze jedno lusterko, czyli wewnętrzne. To polecam sobie regulować za pomocą dwóch rąk, bo jest to łatwiej zrobić. I w lusterku wewnętrznym powinniśmy widzieć to, co dzieje się przez całą tylną szybę. Więc tak jak widzicie, nie ma z tym wielkiej filozofii. Pamiętajcie, polecam naprawdę wywalić punkty, tylko obserwować to, co widzimy w lusterku i naprawdę będzie dobrze. Także na koniec klasycznie zapraszam jeszcze na moją stronę, czyli na stronę paniacku.pl oraz zapraszam do mieleckiego, rzeszowskiego skręcika. No i trzymam kciuki, żebyście zdali egzamin za pierwszym razem.